Widzicie, jaki Kajtuś ma zabawny kostium? Ciekawe, dlaczego tak się przebrał. O, wszystko jasne. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś i teatrzyk. Przepraszam, dinozaury. Pamiętacie, co dzisiaj robimy? Teatrzyk, teatrzyk! Tak jest! Teatrzyk! Kajtuś, Leon i Klementynka byli bardzo przejęci. Wystąpią w przedstawieniu. Musimy być gotowi, kiedy przyjdą wasi rodzice. A więc do roboty! Najpierw wybierzmy kostiumy. Skrzynia z kostiumami! Ja pierwszy! W skrzyni było mnóstwo niezwykłych rzeczy. Patrzcie, jestem kotem w butach. A ja mam nos, jestem klaunem. A ja będę groźną wiedźmą. Było mnóstwo strojów, a dzieci chciały wszystkie przymierzyć. Kajtusiu, ty włóż to. Wystąpisz jako słońce. Klementynko, ty będziesz kwiatkiem, a Leoś, ty będziesz deszczową chmurą. O czym będzie nasze przedstawienie? Ja jestem pięknym kwiatkiem! Zgadza się, Klementynko! A ty kim jesteś? Ja jestem słońcem! Ty sprawiasz, że kwiatkowi chce się pić i on dlewa z gorąca. Hej, dzieciaki, przestańcie mi tu psocić. Musimy poważnie poćwiczyć. Leosiu, kwiatek omdlewa od upału, a więc potrzebna jest chmura, która przyniesie deszcz. Rozumiesz? Tak. Umiecie to pokazać? Przećwiczmy to kilka razy. Nadeszła pora, żeby wystąpić przed publicznością. Klementynka czekała, aż pojawi się słońce, ale Kajtuś nie wychodził na scenę. Mam nadzieję, że niedługo wstanie słońce! No wyjdź, teraz twoja kolej. O. Mam nadzieję, że niedługo wstanie słońce! Witaj, piękny kwiatuszku. Pozwól, że cię ogrzeję. Grzejesz tak mocno, że za chwilę uschnę. Muszę się napić. Wtedy pojawił się Leoś Chmura i przyniósł kwiatkowi wodę. Dziękuję ci, miła chmurko. Kajtuś i jego przyjaciele byli bardzo dumni, że wszyscy rodzice biją im brawo. Cukierki albo psiku? Siadajcie, dzieci! Mam dla was coś wyjątkowego. Poczytamy o tym, jak Kajtuś bawi się w Halloween. Posłuchajcie. Mamo, czy to już czas? Aha, tak, już pora. Możecie się przebierać, ty i Róża. Hurra! Widzę, że mamy w domu astronautę. Gotowy do startu? Za chwilę, tato. Silniki włączone. Ruziu, dla ciebie kostium klauna, taki jak chciałaś. To prawda, Ruzia prosiła o niego, lecz kiedy go zobaczyła, przypomniała sobie, że bardzo boi się klaunów. Ja nie chcę. Nie chcesz zbierać cukierków? Naprawdę? Kajtuś nie mógł uwierzyć, że Ruzia nie chce z nim zbierać cukierków. Dlaczego Ruzia nie chce iść? Ruzia się boi, bo jest jeszcze za malutka na Halloween. Skoro się boisz, lepiej zostań w domu. Założymy hełm, synku. Papa, mamo! Mama została w domu razem z Ruzią, a Kajtuś pod okiem taty poszedł zbierać słodycze. Papa.
Śmiało, synku. Na co czekasz? Pomóc ci? Zapomniałeś coś powiedzieć, tak? Witaj. Ale mnie zaskoczyłeś. Niecodziennie do moich drzwi puka astronauta. Co miałeś powiedzieć? Dzień dobry, cukierek albo psikus. Co pan wybiera? O, dziękuję. Tyle cukierków niepotrzebnie się bałem zapukać do tego pana. Cześć, Kajtek! Jestem strasznym potworem! A ja jestem astronautą! Leoś jest potworem, a Klementynka pielęgniarką. Patrzcie, ile mam cukierków! Klementynka, Leoś i Kajtuś razem pukali do domów sąsiadów. Cukierek albo psikus, cukierek albo psikus! Zebrali mnóstwo słodyczy, zanim wrócili do domu. Kończyła się już noc duchów. Został im tylko jeden dom. Cukierek albo psikus! Któż to nas dzisiaj odwiedził? Witamy astronautę i jego przyjaciół. To ja! Słuchajcie, chcecie słodycze? To zapraszam do środka. Lubię takie słodkie zabawy. Tym razem Kajtuś wybrał się z przyjacielem na piknik. I o tym dzisiejsza historia. Ma tytuł Kajtuś na pikniku. To był piękny dzień. Kajtuś z całą rodziną jechali na piknik. Jesteśmy na miejscu! Hurra! Kajtuś zaprosił jeszcze swojego kolegę, Leosia. Proszę bardzo. To wszystko, co nam potrzeba. Nie, chyba nie wszystko. Niemożliwe. Czyżbym o czymś zapomniał? Tak. Ciekawe o czym? Nie mamy nic na piknik. Wiem, tylko żartowałem. Pomożecie to wyjąć? Oj, jakie to ciężkie. Po pikniku nie będzie o wiele lżejsze. Kajtuś i Leoś szli z rodzicami przez las. Tu jest jak w waszej książce o dzielnych rycerzach i smokach, prawda, chłopcy? Tak! Kajtuś bardzo lubił pikniki z rodzicami, ale jeszcze bardziej lubił zabierać Leosia, bo mógł się z nim bawić, kiedy skończyli jeść. Tylko nie chodźcie za daleko. Dobrze, tato. Zobacz. Uważaj, jestem dzielnym rycerzem i mam miecz. Uważaj. Ja też mam miecz. A to jest groźny smok. Tak, walczymy z groźnym smokiem. Kajtuś i Leoś lubili bawić się w rycerzy walczących ze smokami. Kajtek, Leo. Kajtek, Leoś, wracajcie do nas! Ale nie udało im się pobawić zbyt długo. O! Co się stało? O! Chowajmy się tutaj. Luzia przestraszyła się burzy. Zupełnie jakby ryczał smok, prawda? Ruziu, patrz! Jestem nieustraszonym rycerzem, a to mój miecz. Też jestem dzielnym rycerzem. Pokonamy smoka.
Nie bój się, obronimy cię! Wszystko w porządku, dzielni rycerze? Nie ma już żadnych smoków? Nie bój się, tato, ciebie też obronimy! Dzieci, pora na bajkę! Tutaj jest! Kajtuś wcale się nie zgubił! A cóż to dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś jest sam. Kajtuś jest sam. Ba! Mamo! Mamo! Mogę dostać soku? Mamo, ba! Chcesz się ze mną pobawić, mamo? Cii, Kajtusiu, liczę. 14, 15. Umiemy liczyć. 1, 2, 3, 4. Kajtusiu, to bardzo trudne. Mogę ci pomóc, naprawdę. 15, 22. Och nie, zobacz co narobiłeś. Kajtusiu, teraz nie wolno mi przeszkadzać. Nie mam czasu na zabawę. Może tatuś się z tobą pobawi. Kajtuś chciał, żeby mama się z nim pobawiła. Ale może tata się z nim pobawi. Kajtuś nie wiedział, że tata też był zajęty. Tato, tato! Wow, czy to jest zepsute? Już nie. Właśnie naprawiłem. O! Nie! O! Wyglądasz jak bałwan, tato. Popatrz, ja też jestem bałwanem, tato. Kajtusiu, mam tu sporo sprzątania i muszę to zrobić sam. Może poszukasz babci? Kajtuś był pewien, że babcia będzie chciała posłuchać o kłopotach tatusia z pralką. Tak, dobrze, Ruziu, zamknij oczka. Myślałam, że nigdy nie uśnie. W końcu. Babciu, babciu, jestem bałwanem! Kajtusiu, Ruzia śpi. Tata naprawił pralkę i nagle spadły na niego bąbelki. Wszędzie były bąbelki, babciu, wszędzie. Kajtusiu, mów ciszej, obudzisz Ruzię. Kajtusiu, Ruzia i ja musimy zostać same. Pobaw się z Gilbertem. Gilbert, pobawisz się ze mną? Może mama skończyła liczyć. Przykro mi, Kajtusiu, ale mam jeszcze bardzo dużo pracy. A ty chcesz się ze mną pobawić? Tak! Kajtusiu, zejdź na dół. Pora na podwieczorek. Kajtuś tak dobrze się bawił, że nie usłyszał, jak mama go woła. Kajtusiu! Nic ci nie jest? Martwiliśmy się o ciebie, bo jesteś tu sam. Co robisz? Nic. Bawię się. Pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtusiu, gdzie jesteś? Dziwne, że nie ma Kajtusia, kiedy mam czekoladowy budyń. Tak jest. Kajtuś uwielbia czekoladowy budyń. Hej, poczekaj na mnie. Ale tu bałagan. Co ci mówiłam, Kajtusiu? Nie powinienem zostawiać zabawek na schodach. Kajtuś wiedział, że nie powinien zostawiać zabawek na schodach. Odnieś je do swojego pokoju.
czekoladowo-czekoladowy budyń. Kajtusiu, chodź tu proszę. To chyba coś ważnego. Powinieneś sprawdzić, co chce tata. Kajtusiu, co ci mówiłem na temat zostawiania zabawek na podjeździe? Że tak nie wolno robić. Właśnie. Więc odłóż je na miejsce, proszę. A co z moim czekoladowym budyniem? Budyń może poczekać. Chodź, pomogę ci. I choć tata mu pomagał, Kajtuś nie był zadowolony. Kajtusiu, chcę z tobą porozmawiać. Kajtusiu, najpierw posprzątasz zabawki, a potem możesz zjeść czekoladowy budyń. Tak, tato. Zebraliśmy już wszystkie zabawki? Na pewno, spójrz. Więc pora na czekoladowy budyń. Hurra! Czekoladowy budyń! O, chyba powinieneś to zobaczyć. Kajtusiu, masz dużo zabawek i zajmują tyle miejsca. Wiem. A starymi zabawkami już się nie bawisz. Co z nimi zrobimy? Może kilka z nich oddasz Ruzi? Jedną mogę jej dać, ale potem dam jej więcej. Przydałoby ci się pudło do chowania zabawek. Pomożesz mi je zrobić? No tak. Jak tylko zjem czekoladowy budyń. No, skończyliśmy. Dzięki, tato. Sprawdźmy, czy pokrywa pasuje. Dzieci, pora na bajkę. Dzieciaki, co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś uczy się jeździć. Kajtuś uczy się jeździć. Widziałaś gdzieś Kajtusia? Chciał mi pomóc przy samochodzie. Jeździ swoim autem po ogrodzie. Pip, pip. Kajtuś ma samochód. Jak wiecie, Kajtuś uwielbia samochody i autobusy i ciężarówki. Jesteś. Tatoś! Zapomniałeś? Chciałeś mi pomóc umyć samochód. Tak! Kajtuś wyobrażał sobie, że prowadzi najfantastyczniejszy samochód na świecie. Witam, panie lwie! Zobacz, co przez ciebie zrobiłem. Pa? Tato, jesteś mokry. Co się stało? Kajtuś nie wiedział, że to przez niego tatuś oblał się wodą. No, to był wypadek. Głupio wyglądam? Tak. Nadal chcesz mi pomóc? Pewnie.
prowadziłem samochód, tato. Serio? Tak, uwielbiam samochody. Wiem, kiedy byłem mały, też je lubiłem. Nadal je lubisz? Popatrz, mamo, jest sześciusieńki. No to na co czekamy? Jedźmy na piknik, na plażę. Witam, panie lwie. Kiedy będę duży, będę mógł prowadzić samochód, tato? Nauczysz mnie? Oczywiście, Kajtusiu, oczywiście. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Gadek. Wersja polska GMC Studio.